No. Kończmy tę robotę. Dobra, dobra. A więc Nadine Ross. Zamknij się. Naprawdę nieźle się trzymasz. Głuchy jesteś? Co tak cuchnie? Wybacz pani. Ostatnio jakoś nie miałem dostępu do ciepłej wody ani mydła. Boże. Naprawdę musiałaś wybrać akurat ją? Wiele razy ocaliła mi tyłek. Ale pamiętasz, że o wiele więcej razy próbowała zabić Natana i mnie. To fajnie, ale wy próbowaliście zabić ją. Tak, ale jasna cholera. Rzecz w tym, że jak się tylko na chwilę odwrócimy, wbije nam nóż w plecy. Świetnie cię słyszę, wiesz? Wiem! Ja i ufam. A wiesz co? Mniejsza. Po prostu chyba mnie trochę wkurza, że tak sobie odchodzimy. Z niczym. Ale ty się pewnie przyzwyczaiłaś. Nie wierzę. Teraz to pokazałaś klasę. Zachowujcie się, dzieci. Chcesz dokładkę? Solówka po szkole. Pośpiesz się! Królowie chcą nas poddać ostatniej próbie. W takim razie my będziemy się już zbierać. To do miłego. Nie, 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 jeszcze chwileczkę. Przecież znasz historię. Widzisz? Shiva dał Parashuramie topór, którym ten ranił Ganesie i rzucił syna Siwy, najpotężniejszego z bogów, na kolana. Tak to już jest na wojnie. Nie! Nie słuchaj go, Chloe, przecież on cię zabije! To fakt. Ale jak odmówisz... Zobaczysz, jak ginę. I to w męczarniach. Dobrze! Chloe, stój! Parashurama? Parashurama i Ganesha. Co teraz? Chloe, nie dawaj mu tego, czego chce! Cisza! Cierpliwość ma granice. Thank you.